Jump. Za wcześnie! Wyskoczyłem znowu i na sam dół. No przecież to jest nieprawdopodobne to jest. Nie mogę. Nie da się. No i lecimy z kolejną mapą Swing Trials by Zenon de Cheetah. Jak Cheetah Man z NES-a. Nie wiem, o czym jest ta mapa. Fix the bugs. No i się bardzo cieszę. Mapa z rekomendacji na Discordzie. Nie wiem, kto montuje ten odcinek, więc nie wiem, czy zobaczycie tą rekomendację, czy nie. Albo czy ona przypadkiem nie zniknęła, więc też wam jej nie podrzucę. Swing Trials. Zobaczmy, z czym to się je. The fuck? Dobra, już wiem, z czym to się je. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, z czym to się je. To będzie niedobre. To jest niesmaczne. To jest niesmaczne. O. O Jezu. No nie, nie umiem takie rzeczy. Nie umiem. To jest tylko insane. Przejdzie, nie jest jakiś wysoki poziom trudności. To nie jest jakiś wysoki poziom trudności. Easy. Kurde. No Jesus. Dobra. Kurde. Wy sobie żartujecie ze mnie teraz. To naprawdę dla ludzi z GD jest insane? To pomieszczenie już jest easy demon dla mnie, co najmniej. Dobra, jestem. Jest git. No, fuck, insane to byli ludzie, którzy to tak zrejtowali. Chyba Robtop w takim razie też. Insane. Win Robtopa, bo nie dał demona na to. Ale to zawsze jest skill issue, słuchaj. Pytanie, jak wysoki skill trzeba posiadać, żeby ten level zrobić, nie? Dependnie. A moim zdaniem tutaj absolutnie potrzeba skilla i to jest skill, który nie jest taki o. O Jezus. No! No. Nice! Widziałem, że tam były wolne przestrzenie, nie musiałem tego tak robić. Ale tak było łatwiej. Daleko jeszcze? Jest secret way, możesz samą górę przejść, bo tam kolizji nie ma. O, no proszę. Ajej.
kurde. Skill issue, not gonna lie. Najgorsze jest to, że ja nie mam takiego drive'a tutaj, żeby się tego nauczyć. Mógłbym próbować robić to tak, o, sprytnie właśnie. I się nauczyć zmieniać tę grawitację tak, żeby celować. Ale nie, nie chce mi się. Useless skill. Kurde! Useless skill. No. GG! Dobra. Łatwy level. Jednak nie był idiot. Nie, no dobra. Serio, tak zupełnie szczerze. GG. Dzięki za GG. Zupełnie szczerze, gdyby nie to, że nie umiałem tego... tego robić, to absolutnie byłby to prosty poziom i te ewolucje nie były jakieś bardzo skomplikowane, więc rzeczywiście, może Robtop miał rację, nie powinno być tu Dimona. Dla mnie powinien być o tyle, że ja po prostu tego skilla nie posiadałem, ale levelek był ok. No nie było tu dużo rzeczy, które ja akurat lubię w levelach, więc nie powiem, żebym jakoś bardzo ten się zachwycał. Natomiast, no, jest to kolejny level na koncie. Insane. No i dobra, żeby zamknąć odcinek, który był złożony, zdaje się, z dwóch łatwych map, jeśli dobrze myślę. Slow Rush, Hard Demon by MacCreeper X. Przeczytałem to najdziwniej, jak potrafiłem, musiałem to przeczytać wolno, bo nie nadążałem z analizą tego, co ja właściwie czytam. My new level, I hope you enjoy this level. Like this and rate 10. If you have a bug, report in comments. Update. Minor fixes and improvements. Nic specjalnego mi to nie powiedziało, wiem tylko, że prawdopodobnie będziemy wykorzystywać tutaj momentum, na szczęście, a nie slow boosty. Zabawmy się. Ale fajnie spikselowane, bardzo mi się to podoba. Ojej, ojej, jakie niewybaczające tu jest to momentum, już to widzę. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że lubicie mem z Harrym Potterem, bo na pewno go widzieliście już dużo razy. Expecto momentum. Expecto! Momentum! O Boże. O Boże. To się źle skończy, słuchajcie. Ja rozumiem, że wy mnie chcecie nauczyć i jestem wam za to wdzięczny. Naprawdę jestem wam za to wdzięczny. No nie mogę... Skoku nie mogę wcisnąć na czas jakoś. O, wcisnąłem. Dobra. Okej. Dobra. Dobra. Jest okej. Nie! Tu jest slope kolejny. Okej. Ty, ale to naprawdę... Nie powiesz mi, że jest bez checkpointów, nie? Git. Dobra, dobra, dobra. Okej. Co teraz? A muszę wjechać tam na górę. Nie! Momentum! Expecto! Momentum! Jak tu się łatwo zagubić w tym momentum! God damn it! Bo tu jak się już capnie to momentum, to ono nie schodzi tak łatwo. I nawet bardzo trudno jest się tutaj wyratować sensownie. What the f... Halo! No nie. Jeszcze takie pułapki na mnie tu czekają? Świetnie. Tego właśnie potrzebowałem od tego levela. Gdzie mam doskoczyć? O, nie! O, nie! No i na sam dół!
Nawet nie chcę wiedzieć, jak mi się to udało. Nie obchodzi mnie to. Okej. Dobra, to teraz. O, nie. Nie tak miało być. Nie tak chciałem to zrobić. Nie, spadłem. Nie, nie aż tak. God damn it. Oh, Easy Demon Doe. Bardzo krótkie to jest. Nienawidzę tego, gotuję się wewnętrznie. Wiesz, że ja też? Kurczę, tyle nas łączy. Ale najgorzej, jak się ktoś przyczepi. Dajesz do zrozumienia, a on nic. I zapada taka niezręczna cisza, co nie? A to już, dobra, już tego cytatu używałem. Przepraszam, myślałem, że jeszcze... Tak sobie przypomniałem, że już go chyba używałem. Jump. Za wcześnie! Wyskoczyłem znowu. I na sam dół, no przecież to jest... Nieprawdopodobne to jest! Nie mogę! Nie da się! Mogę tu zamieszkać. Mogę tu zamieszkać. Proszę. O, o! Okej. Okay. Czyli to nie potrzeba było skoku, po prostu musiałem dobrze się wybić. Kumam, kumam, kumam. Dobra, teraz tak. Hop. O! Dobra, da się tu wyratować, jak nie wcisnę skoku, to jestem bezpieczny. Taki plus. O. Nie, dobra, 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 jest git. Jest git. What the fuck? Ale nie, nie. Nie. Kurwa, nie mogę. Przecież to się nie godzi takie rzeczy robić. Ja nie czuję gdzieś tam w środku, żebym się aż tak gotował, żebym miał przeklinać. To jest jakiś challenge, na zasadzie powiedz przekleństwo. To nie jesteśmy w podstawówce. Swoją drogą miałem w podstawówce taką sytuację właśnie. Wtedy jeszcze nie taki asertywny, że tak powiem. Że no ja byłem też znany, już w podstawówce było wiadomo, że ja nie przeklinam, nie? Jak dzieciaki się uczyły przeklinać, ja nie przeklinałem. No ale właśnie kiedyś tak jakby dosłownie zostałem przyparty do muru, żeby powiedzieć przekleństwo, bo wszyscy jakby dla nich to była atrakcja, że ja coś takiego powiem. No i wtedy uległem. I rzeczywiście ja wtedy zacząłem masowo przeklinać wręcz, bo to było po prostu ku ciesze ludu. No ale się nauczyłem też od życia, to. Ta uciecha ludu, to wiecie. Ja rozumiem, że tutaj w sumie powinienem ku waszej uciesze coś robić, ale... Jakbym zaczął masowo przeklinać, to też nie byłoby żadna atrakcja, jakbym już taką kurwą sobie rzucił. Aj, ja się podskoczył. Co? Zginąłem? To można zginąć? The fuck. O Jezus, bardzo źle. To było bardzo złe. Jest! Jestem! Jestem tu! Goddammit! Otarłem! Da się tu doskoczyć? Tak. O, da się, dobra, okej. Okay. W porządku. Myślałem, że się nie da. Chyba po tym... Adler, naciśnij przycisk R. Mój palec nie jest nawet blisko przycisku R i to się nie zmieni. Okej. Okej. Szlak. Wpadłem. O, dotarłem, dobra. O, ślisko. Tu jest ślisko już. Tu jest ślisko już. Okej. Okay. Nie jest kolec? Okej. Okay. O, nie spadnij za wysoko. Już jestem za wysoko. Nie spadnij. Błagam. O, za mało.
nie, 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 gdzie, gdzie mnie wy... Uuu, to bolało. Nie! No może, na sam dół prawie. Nie, 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 bo spadnę jak głupek jeszcze dalej, poczekam chwilę. Co? A trzeba zawrócić tam, czy co? Trochę za... Dobra. Później muszę wcisnąć. Później. Ach. Później. Okej. Upewniłem się, że tak trzeba zrobić i zrobiłem. Dobra. Dzięki Gamski, miło mieć kogoś, kto mnie upewni, że mogę tak zrobić. I strasznie długi jest ten level. Nie no, widzę, że źle skacze. Widzę to. On potrzebuje jeszcze chwili, żeby się rozpędzić. No właśnie. Tak, tak. Ja źle skakałem. Widziałem, że źle skacze. O! Stój, nie! Kurde, spanikowałem. A, spanikowałem! Wszystko oparte na momentum, a tu trzeba było to momentum anulować. Bardzo sprytna przeszkoda w ogóle. Nie, widziałem, że źle wyskoczyłem, no widziałem to. Dobra. Niebezpiecznie się to o tekstury czasem obija tak, że czuję, że mogę zginąć. Bardzo mnie już tak nie straszy, dopóki tutaj spadnę, to nie jest źle, tak szczerze. O, udało się. Okej. Rocket launchers. Nie, nie, nie. Obiecałem sobie, że nie będę robił dubów. Dzięki za GG-ki. Slope Rush by Mr. Creeper. Creeper X. Fajny level. W sensie myślałem, że brak checkpointów będzie mnie doprowadzał do szaleństwa, ale na dobrą sprawę był na tyle krótki, a przechodzenie no, tych samych fragmentów po raz kolejny na tyle szybkie, że dawało to wystarczająco satysfakcji, żeby chciało mi się grać dalej. Był jeden moment, który mnie zatrzymał na tyle długo, że myślałem już, żeby wyjść, wiedząc, że jestem w miarę na początku levela, ale potem było już tylko lepiej. I o ile nie grałem wcześniej żadnych leveli checkpointless chyba, ani jednego, tak mi się wydaje, albo jakieś pojedyncze, tak mogę powiedzieć, że ten mi się podobał. Jeszcze raz dzięki za GG-ki.